Dobra. Panie Krzysztofie, jak nastrój przed tym rewanżem z Wilkami Krosno i czy jak pan patrzy na niebo i te prognozy, to pewnie i uśmiech się pojawia, bo tydzień temu nie było tak różowo. Znaczy nastrój. Nastrój jak zwykle bojowy. Jesteśmy przygotowani na ciężką, sportową walkę przede wszystkim. I cóż, no prognozy są wreszcie sprzyjające. Będzie ładne słoneczko, akurat aura do tego, żeby pokazać kibicom fajny speedway. Tydzień temu to samo pytanie w zasadzie każdy na dzień dobry dostał, więc tak wrócimy do tego pytania jeszcze. 10 punktów, to dużo czy niedużo przed tym rewanżem? A szczerze powiem ci, nie wiem. Na tym jakby już jakby tutaj już w tej ogólnej rozrachunku i w najważniejszym meczu, czy to jest dużo, czy mało, no zobaczymy. No, musimy być w dobrej formie, musimy zacząć dobrze spotkanie. Na ile to się da, jak najszybciej odrobić stratę z Krosna i później będzie wszystko od nowa. Tak więc mecz będzie na pewno ciężki, zacięty, ale myślę, że wszystko będzie w sportowej walce. Pogodę będę mieli świetną, więc będzie dobrze. No właśnie, te prognozy to chyba tak pozytywnie nastroje przed tą niedzielą, przed tą sobotą sporą, co? Czy ja wiem, no jakby byliśmy 3 razy w Krośnie, 3 razy padało, więc tam pewnie tej witaminy D w Krośnie mają mało i ciągle szukają jakichś afer, ale myślę, że to już jakby skończyć czas najwyższy, to jakby ten troszkę tak powiem brzydko kabaret i zajmijmy się sportem i udowodnimy to, że po prostu jesteśmy dobrą drużyną i stać nas na awans. Czy przy tych warunkach pogodowych, temperaturach da się zrobić taki park, jaki chcecie, jaki chcieliście, jaki lubiliście w ostatnich meczach z Polonią czy z Orłą? Znaczy osobiście ja lubię jakby te warunki, marcowo-kwietniowe i te wrześniowo-październikowe, bo już jest ta pogoda bardziej sprzyjająca jakby żużlowi, te jakby te silniki mają tą swoją moc taką już nominalną, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. Kwestia no jest strasznie mało jazdy już we wrześniu, tak? Już jakby tej takiej regularności nie mamy, takich startów, zawodów, więc musimy się posiłkować treningami. Na tych treningach musimy się skupić bardziej na jakby na jeździe, na dopasowaniu, bo wiadomo, że trening to trening, a w meczu może zadziałać zupełnie coś innego, więc musimy być czujni. Zadrżał pan, jak zobaczył upadek Maxa Frika w Szwecji Grand Prix? Szczerze, trochę tak, bo wyglądało to groźnie i myślę, że jakby ten kciuk, o ile wiem, no to myślę, że to jest jakby najmniejszy rozmiar kary i jakby kary, no. Że po prostu nic mu tak do końca nie jest, że kości są całe, to jest najważniejsze, bo stosunkowo mało czasu jakby jest, ma do regeneracji, ale myślę, że Max jest jakby twardym zawodnikiem i jakby pewnie o tym wie, że bardzo go potrzebujemy i na pewno wystartuje w sobotę. Tak po ludzku ten finał odroczony o tydzień, to czekanie gdzieś tam denerwuje, ta głowa zaprzątnięta bardziej tym finałem, czy może wprost przeciwnie, gdzieś tam nie myśli się o tym, ucieka wręcz myślami? Znaczy ja jakby staram się robić swoje, tak? Treningi na torze i poza torem, jazda na rowerze, wiadomo, że to człowiek nie samym żużlem żyje i tak jakbyśmy mieli od samej niedzieli to do soboty myśleć o tym, co będzie, to nie do końca dobrze by dla nas wpływało. A tak po prostu przygotujemy się, dzisiaj mamy trening, w sobotę mamy mecz, więc jesteśmy pozytywnie nastawieni przede wszystkim. Idziemy.